Dlaczego szukałeś mnie, całą społeczność piłkarską? Dlaczego naplułeś polskiemu piłkarstwu w twarz? Czuję się zażenowany Twoją postawą. Mówię w i postawą trenera, bo wygląda na to, że to nie jest prawdziwy trener, że wygląda na to, że to jest przebieraniec i, i, sytuacje, i ta sytuacja jakby potwierdza. Kolejne odejście, bo z Francji, z klubu Bordeaux podobno odchodził też w bardzo, bardzo takiej niemiłej atmosferze. I, I po prostu bym się czuł zażenowany postawą tego, jestem zażenowany postawą tego pana. i Wydaje mi się, że podsumowaniem tych słów jest, dotarłem gdzieś w sieci do komentarza jednego z piłkarzy reprezentacji Polski, który dziennikarz nie ujawnił jego personaliów, natomiast napisał bez ogródek, że wiele razy bronił trenera Sousy i po tym co zrobił e, no, nie ma więcej pytań. Tam padły dosadne słowa, i, i ja myślę, że, że osoby, które są mocno związane, kibice reprezentacji Polski, PZPN i, i, i całe społeczeństwo piłkarskie, czuje się po prostu zdegustowani. Uważam, że w tej sytuacji należałoby użyć trochę bardziej nawet nieparlamentarnych słów. Natomiast to są takie pierwsze odczucia na gorąco. Natomiast tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze przygotowali, żebyśmy przebrnęli przez tą przeszkodę, która jest właśnie najbliższy baraż. Bardzo negatywne odczucia mam, jeśli chodzi o tą sytuację, mogę powiedzieć, że patrzę przez pryzmat jako trener, który prowadzi zespół i w połowie drogi nie powinno się zostawić zespołu. Są takie moje odczucia, i w moim odczuciu prawdziwego trenera, prawdziwego faceta, poznaje się po tym, jak kończy, wygląda na to, że trener Sousa nie umie dokończyć tego zadania. Nie wiem, czy e, dlatego, że obawia się e, o wynik, e, który mógł być dla nas niekorzystny i, i, i być postrzegany jako trener, który jest przegraną osobą. Natomiast do e, no, tego nie powinien zrobić. E, jesteśmy w przededniu Baraży i w moim odczuciu to jest taki czas, w którym e, m, drużyna potrzebuje e, spokoju, a nie turbulencji, które wprowadził nas e, trener Sousa. E, ja osobiście żegnam, bez, jeżeli tak dojdzie do tej sytuacji, to osobiście bez żalu żegnam trenera, bo analizując jakby czas pracy e, trenera Sousy, to był nam potrzebny do osiągania zwycięstw, z, umówmy się, ze słabymi reprezentacjami. Wtedy, kiedy był potrzebny, żebyśmy wygrali z Węgrami, żeby być rozstawieni, żeby wygrać mecz ze Słowacją, wtedy, żeby żeby nasza e, przygoda na, na ostatniej imprezie toczyła się dalej to do tego trenera nie mieliśmy w pełnym słowa tego znaczenia w moim odczuciu. E, osoba która niepoważnie potraktowała reprezentację Polski i e, swoją decyzją wydaje mi się że przesądził e, żadna szanowana federacja. W, jeżeli Polo Sousa podejmie taką decyzję i odejdzie faktycznie od reprezentacji Polski od prowadzenia zespołu to w moim odczuciu e, będzie osobą przegraną w środowisku trenerskim, i, i, i żadna szanowana federacja nie będzie w stanie zaufać już na dalszym, dalszym etapie trenera, jego rozwoju i nie powierzy żadnej reprezentacji temu panu. Ja patrzę przez pryzmat tak stricte szkoleniowy i, i zakładając, że w reprezentacji była jakby taka taktyka preferowana z trójką obrońców środkowych, to w moim odczuciu najlepszym rozwiązaniem, bo to jest moje oczywiście zdanie, że najlepszym kontynuatorem tego byłby trener Papszun. Mówię wprost, dlatego że obserwując jakby rozwój warsztatu trenera Papszuna, no jego warsztat jest mocno związany z, z taktyką gry w systemie 3-4-3 lub 3-5-2. To są dwa takie zbliżone do siebie taktyczne. Ustawienia i no nie mam co ukrywać, że trener Paprzon ma, ma opanowane kwestie taktyczne, akurat jeśli chodzi o to ustawienie do perfekcji, mógłby napisać doktorat z tego ustawienia, bo był pierwszym trenerem, który zaimplementował to ustawienie w, na, na szczeblach centralnych i, i ma opanowane do perfekcji zadania związane z atakiem, obroną, zadania związane z z poszczególnymi działaniami na poszczególnych pozycjach, i moim odczuciu to by było najlepsze rozwiązanie, żeby poprosić trenera, po prostu poprosić trenera Papszuna, jeżeli doszło do takiej sytuacji o to, żeby już nie majstrować na tyle, bo, bo te turbulencje wywołane tą decyzją będą mogą mieć negatywny skutek, i, i to byłoby takie najspokojniejsze. Wdrożenie człowieka, który by po prostu był kontynuatorem, ale ze swoją wizją, tą kontynuatorem taktycznych działań reprezentacji Polski i, i w moim odczuciu, trener Pabszund byłby najlepszą opcją na tą chwilę.